Jeżeli przez metodycznie prowadzona jest kampania dezinformacyjna na temat Polski i mówi się o Polsce jako kraju niepraworządnym, w którym na przykład sędziowie mają być poddani władzy wykonawczej, co jest oczywistą nieprawdą, to równocześnie prowadzona jest kampania, która dezawuuje program zmian i program reform, no to trzeba się temu przeciwstawić, dlatego że ta kampania niszczy wizerunek Polski także w oczach obywateli. Ale pan się w czyim imieniu, przepraszam, przeciwstawia? W imieniu PiS-u, w imieniu rządu? Nic nie wiem na ten temat, żebym się przeciwstawiał w imieniu PiS-u czy w imieniu rządu, w imieniu obywateli. W imieniu obywateli.